Na co się decydujemy, tak mamy. Taka jest prawda. Na co się zdecydujesz, masz. Trochę za wysoko. Słuchajcie, chciałabym dzisiaj mówić o tym, że w Jezusie, w ogóle jesteś nietykalny. Wierzy ty? W ogóle w Jezusie jesteś nietykalny. Chrześcijaństwo zaczęło się od ponadnaturalnego urodzenia Jezusa i ponadnaturalnego triumfu zmartwychwstania. Więc w ogóle chrześcijaństwo jest ponadnaturalne. W ogóle ty jesteś w ogóle włożony w szufladę pod napisem ponadnaturalny. W ogóle nasze życie to ma być ponadnaturalne. Nie od pierwszego do pierwszego. Słowo Boże mówi, że masz pokładać ufność jedynie tylko w Bogu. Na człowieku zawsze się poślizgniesz. Na Bogu się nie poślizgniesz. Masz polegać na rzeczach ponadnaturalnych. Kochani, dobrze jest ćwiczyć. Dobrze jest mieć dietę. Dobrze wszystkie te rzeczy robić. Ale są rzeczy naturalne. I w słowie jest napisane, niewielki pożytek masz z ćwiczeń fizycznych. Bo to jest rzecz naturalna. Dlaczego? Bo jest takie miejsce i taka ochrona, która tylko pochodzi od Boga. Gdzie natura już tam nie sięga. Bo wiecie dlaczego, o co też tu chodzi? Żebyś ty pokładał w wierze. Bo my pielgrzymujemy w wierze, a nie w naturalnym. Jest takie miejsce, będę o tym mówić, miejsce nietykalności w Jezusie. Lecz to, co dzisiaj cię mówił, ty decydujesz. Ty decydujesz, czy będziesz nietykalny. Ty zdecydujesz, czy chcesz chodzić w mocy i w ponadnaturalności. Czy chcesz być... Nic się nie zmienia w relacji z Bogiem. Tu nie o to chodzi. Zbawienie, zawsze będę to powtarzać, tu nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi. Moje pytanie jest o to chodzi, takie. Czy chcesz, żeby się całe życie modlono o ciebie, czy chcesz się modlić o innych? Czy chcesz całe życie, żeby cię ktoś uzdrawiał, czy chcesz być, żebyś ty uzdrawiał? Czy chcesz być odbiorcą mocy, czy dawcą? Kim ty chcesz być? Kim chcesz dzisiaj być? Bożym planem dla każdego z nas jest odejść syty dni, spełniony, zwycięskim życiem. Zwycięskim życiem oddasz Bogu chwałę. Zwycięskim życiem. Nie wszyscy są generałami Bożymi. Nie wszyscy. Ale wybierz. Bo każdy z nas jest do czegoś innego powołany. Ale rozpoznaj dzisiaj swoje powołanie i obrabiaj je. Twoje powołanie to jest tak jak diament. Wykopuje się diament i diament bez szlifu jest tylko kamieniem. Ty weź dzisiaj swoje powołanie jak ten diament i rób szlify. Czym więcej szlifów, tym jest cenniejszy. Cenniejszy diament. Każdy z nas jest do czegoś powołany. Ty w ogóle się już dowiedz do czegoś. Jesteś powołany i szlifuj, i obrabiaj. Tym oddasz Bogu chwałę i tym usłyszysz, sługo wierny, chodź. I to nie muszą być nie wiadomo jakie rzeczy. To musi być powołanie twoje. Rozpoznaj swoje powołanie. Będziesz mega przy tym szczęśliwym człowiekiem. Bo człowiek, który nie wykonuje swoje powołanie, to jest człowiekiem nie do końca spełnionym i nie do końca szczęśliwym. Zobaczcie, w Łukasza
w Łukasza Jezus, tam w ogóle Jezus chodził i już nauczał. W Łukasza 4,15 jest tam napisane tak, że zaraz, żeby nie być gołosłownym, przeczytam wam. 4,15 jest napisane, że i powrócił Jezus w mocy ducha, zobaczcie, przed czym on powrócił? Przed kuszeniem. To było pokuszeniu Jezusa, on powrócił w mocy. My tą moc mamy w momencie, gdy jesteś ochrzczony Duchem Świętym. On powrócił w tej mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich w synagogach, sławiony przez wszystkich. On był sławiony przez wszystkich. I co? Poszedł do Nazaretu. Do swojego miejsca. Do Nazaretu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju do swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a on otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Słuchajcie, w czasach, gdy Jezus to czytał, nie było całości Biblii. Jezus tą księgę bardzo dobrze znał. Co robił? Przygotowywał się do tego. On ją bardzo dobrze znał. On otworzył, tam natrafił to miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną. Przeto namaści mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionym wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy tą księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich były wpatrzone w niego. Zaczął on wtedy jeszcze mówić do nich. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się. Zobaczcie, dziwili, byli zachwyceni słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czyż to nie jest ten syn Józefa? I rzekł do nich, a on im odpowiedział: zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Wiecie, co zrobił w Kafarnaum? Wodę zamienił w wino. A on im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Wiecie co? Jest dobrze. Swoje powołanie zacząć w ogóle nie na swoim terenie. Jest to dobrze tak zrobić. Zacząć nie na swoim terenie. Wiecie, jak ciężko jest u siebie. Ciężko jest u siebie. Oni cię znają, oni cię w ogóle inaczej postrzegają. Musisz się udać poza granice swojej rodziny. Ale słuchajcie co. Jak on zaczął im mówić i zaczął im wtedy mówić: prawdziwie zaś mówię wam, prawdziwie zaś mówię wam. Zaczął im mówić prawdę. Wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Tak, iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydomskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. I co? Zobaczcie, co oni zrobili. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Wiecie dlaczego? Bo co on powiedział? Uwaga, uwaga, achtung, achtung. Nie jesteście pępkiem świata.
wcale to nie przyszedł do wdowy, wcale nie Izraelitki. Oczyścił Syryjczyka. Nie jesteście pępkiem świata, im powiedział. Powiedział im prawdę. Powiedział im prawdę. Zapomnieli już przed chwilą, że się zadziwiali nad ich nauką. Tak działa religia. Będą widzieć, no, szczeny im będą opadać, ale gdy im walniesz prawdę, to od razu zawrzą gniewem. Bo im powiedział prawdę. I co oni zrobili? Słuchajcie. W 29 i 30 przeczytam. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry. Kochani, nie sądzę, że któryś tu z was, gdy pójdzie głęboko w służbę, nie wierzę, że któregoś z was, którąś z was, ktoś wypchnie i postawi na klifie i będzie chciał głową w dół zrzucić z góry. Najwyżej. Nie zaproszą was już nigdy i zerwią z wami kontakt. Przed chwilą byli zachwyceni. Wiecie, co to musiało być? To musiał być gniew. Oni go musieli złapać i głową w dół chcieli go zepchnąć z klifu. I wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół stracić. I najlepsze to jest. Mnie to rozwala. A Jezus co? Pewny tym, kim jest. Pewny swojej mocy. Pewny autorytetu. Uwaga, czytam. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Kochani, tam był tłum, tam byli mężczyźni, tam go trzymali za ramiona. A on, dobra, poskakajcie, ja i tak zrobię. Środkiem jeszcze, jak prawdziwy król. Odszedł. On wiedział, że nie nadeszła jego chwila. On wiedział, jaką ma śmiercią zginąć. Jesteś nietykalny, ty zdecydujesz. To w ogóle ty zdecydujesz. Co się w ogóle stanie w twoim życiu? Zignorował tłum. A ignorancja doprowadziła do wściekłości. Bo wiecie co? Oni uważali, że bycie Żydem gwarantuje ci wszystko. Bycie Żydem daje ci pełnię. Bycie Żydem daje ci pełnię, możesz nie wierzyć. Możesz chodzić bez wiary, ale jesteś Żydem. Nie. Bo ta wdowa i ten trędowaty, oni wierzyli, że ten prorok izraelski może to dokonać. Bez wiary nie możesz podobać się Bogu. Nic ci nie da, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Jeżeli nie będziesz pielgrzymował w wierze i nie będziesz w ogóle widział siebie jako nietykalnego tu na ziemi. On później oddał się tam do Kafarnału i co on tam? Zdumywali się nad nauką jego 32, bo przemawiał z mocą. Tylko w ponadnaturalności możesz wpłynąć na ten świat. Ja nie zapomnę, jak jeden chłopak, który, ja nie jestem sędzią niczyim, przyjął Jezusa. I na tym powstaniemy. Powiedział, no co? Mi to Bóg błogosławi. Jestem dobry, bo Bóg mi błogosławi, bo mam pieniądze. Ha, ha, ha. Aha. A ile ludzi, synów diabła, ma pieniądze i to nie taką kasę? I nie taką kasę, bo nie o to chodzi. Kiedy to masz chodzić w ponadnaturalności,
a nie w naturalnym, gdzie synowie diabła biją cię 33 razy na łeb. Nie tędy droga. Ty masz w mocy chodzić, ale w tą moc i to, że jesteś, jak tu dzisiaj Maciek mówił, sam Jezus na ziemi, to ty musisz w ogóle w to uwierzyć. Ty nie usłyszeć. Bo ja i Jezus jedno jesteśmy. To jest tylko może być dla ciebie news do końca twoich dni. W ogóle musisz wiedzieć, że tak jak ta nóżka, o, ta nóżka idzie, to idzie Jezus. Ta rączka jest kładzona na kogoś, to Jezusa rączka. Te usta przemawiają z mocą, jak Jezus w Kafarnaum. Musisz w to uwierzyć. Wiesz, że religia i ludzie nieprzerobieni w tym temacie będą cię chcieli zabić, zrzucić cię w dół z klifu. Wiecie dlaczego? Bo oni tego nie mają. Ich to wkurza. O, jaki pyszny. Nie, pewny. Pewny. Kim jest w Jezusie? Pewny, kim jest w Jezusie. I zobaczcie, co w Ewangelii Jana, gdy chyba tu chodzi, zaraz zobaczymy, jak go pojmują, Jezusa, 18:3. Zaczyna się, gdy Judasz tędy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, widząc wszystko, co na nim przyśmiało, wyszedł i zapytał ich. Zobaczcie, wyszedł sobie, zapytał. Kogo szukacie? Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Narazyńskiego, rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nim Judasz, który go wydał. I zobaczcie, co się stało. Jak my tu akurat nie jesteśmy w takiej społeczności, co nie wierzymy w te rzeczy, ale co się stało? Gdy więc im rzekł, przemówił w autorytecie, w mocy, rzekł, ja jestem. Cofnęli się i co? I padli na ziemię. Pod mocą. Wiecie co? Oni padli na ziemię. Padli pod mocą. To był upadek pod mocą. On wyszedł. On powiedział później, żaden człowiek nie odbiera mi życia. Sam je kładę. On zdecydował, jakby chciał. Wiecie co on z tymi żołnierzykami zrobił? Który to tam wydobył miecz? Tak. Oni padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, oni odpowiedzieli, Jezusa Narazyńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść, aby się wypełniły słowa, które powiedział. Nie utraciłem żadnych z tych, których mi dałeś. A ten Szymon Piotr, Szymuś troszeczkę taki Piotruś był. Wiecie, co on chciał zrobić? Tu się ktoś myśli, że on chciał ucho odciąć. On to chciał mu rozpłatać czachę temu gościowi. Tylko on uchylił się i ucho mu odciął, ale on w ogóle w naturalnym teraz mu łeb rozdziabę. Jezus mówi, że żaden człowiek mi nie odbierze życia, nie odbiera. Ja decyduję się na to. Ja się na to decyduję. I zobaczcie co. Oni widzą, padają pod mocą, rzeczy się dzieją. Oni za moment, no dobra, tu bierzemy go. Chcą go wiązać, kajdany, co on? On, pójdę sam. Ludzie, kochani, gdybym nie chciał, to bym nie poszedł. Padliście tu wszyscy przede mną, przed chwilą. To ja jestem, on powiedział. Zobaczcie, ja jestem. Wiecie, co to jest ja jestem? Ja jestem. Jestem ja Bogiem. Ale co? Nie walczył po ludzku. Idę, bo tak wybrałem. Idę uwielbić Ojca w niebie. Idę dać wam wolność. Idę was wyswobodzić. Ja sam na to się zdecydowałem. Ja się zdecydowałem. Nie robię coś pod przymusem. Ale religia, to wiecie co, przypomina mi się taki usługujący opowiadał,
religia to jest taka... Był z pewnym facetem na usłudze, taki usługujący, i ten pan widział, jak kobieta wstawała z wózka, chodziła, cieszyła się, widział cuda i wracają z usługi. A ten oto religijny kacyk mówi tak: a wiesz co, chciałbym tak doświadczyć, widzieć moc Bożą. On po hamulcach zatrzymał się i powiedział: wysiądź z auta. Nie widziałeś mocy Bożej? Kobieta z wózka wstała i chodziła. Czego ty chcesz? On nie widział mocy Bożej. Kazał mu wysiąść i iść na pieszo. Później tam jeszcze rozmawiali, to jest nieistotne, ale tak się zagotował na niego. I taka jest religia, chora, debilna, że widzi i później nie, to tak jak Żydzi. Nie chcemy już manny, przepiórek, czosnek i cebula. No właśnie, to jest to. Jeżeli tu nie ma przemiany, jeżeli tu, to nie wiem co, żeby stanęły hordy aniołów i cuda za cudami, to tak, zapomnij. No ale tak, taką moc by chciał widzieć. Jaką chcesz widzieć moc? Jezus sam się otworzył, widzicie, i dał się aresztować. On się dał aresztować. I zobaczcie co, on staje przed Piłatem. I Piłat do niego mówi, 19:10, tak do niego mówi. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? A Jezus odpowiedział mu: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. I zobaczcie, wiecie, że Jezus, on specjalnie nie mówił, bo on jakby mówił, to on by tak mówił, że go by Piłat wypuścił. On by się doskonale umiał wypowiedzieć, ale on nie powiedział nic. I tylko on powiedział: ej, bo ze mną, z namiestnikiem tutaj, Piłatem Wielkim, nie chcesz rozmawiać? No tylko powiedział: nie miałbyś tej władzy. Nie miałbyś tej władzy. I nie powiedział nic, bo by go musiał wypuścić, a Jezus wiedział, gdzie idzie. Idzie na śmierć. Dlatego nie bronił się. Nie bronił się, aby się doskonale wybronił. Doskonale by się wybronił. I zobaczcie, w Dziejach Apostolskich 5:12, gdzie wtrącają do więzienia, Piotra chyba wtrącają, tak, zaraz przeczytam. 5:12. To jest to, co dzisiaj Grzegorz mówił, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Nie ma opcji. Nie trzęsiemy dupeczkami. Jest, a przez ręce apostołów, zobaczcie, bo ktoś powie: ale dobra, to co ja wam powiedziałam. Ale to Jezus zrobi. Ja pamiętam, jak jeszcze byłam młodą chrześcijanką i że doskonali bądźcie, a kiedyś tam wyczytałam, mówię, niemożliwe. Doskonały to był Jezus, a ja to doskonała będę dopiero w niebie. Ja nie mogę tu być na ziemi doskonała. Nie ma takiej opcji. I się mówi, bo to Jezus. A w Dziejach Apostolskich jest napisane: a przez ręce apostołów działy się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wiele znaków i cudów. Działy się. I oni, wiecie, że zostali wtrąceni do więzienia, dali się aresztować. I ktoś by powiedział: jejku, no w imieniu Jezusa występują i ich wtrącili do więzienia. Ale czy oni tam panikowali? Czy oni, o, tak jak nam się, tak zjezia nam się zrobi. A my, o, oni nie. I co? Nie spóźnił się anioł. Anioł przyszedł, otworzył im drzwi. Bo to jeszcze nie ich czas był. Otworzył im drzwi. Wiecie, co jest kluczem? Aby zachowywać czynną wiarę, wierzyć Bogu. Wyjdę z tego, przejdę przez to. Wyjdę z tego, przejdę przez to.
O to tu chodzi. Różne rzeczy są w naszym życiu. Każdy z nas by tu mógł stanąć i opowiedzieć. Przeróżne rzeczy nas spotykały. Ale On się nie spóźnia. On się porusza w pułapie wiary. Wczoraj żeśmy tu z Grzesiem nawet rozmawiali, że jeżeli jest małżeństwo, to on nie widzi, on nie trzyma strony męża czy żony, on w ogóle nie widzi to, tylko wiecie co, on widzi swoje prawidła. I on się tylko porusza na swoich prawidłach. On nie będzie się poruszał, tak, bo tam coś, tam, bo to taka sytuacja, to ty Boże tak zrób, bo jak ten mąż czy ta żona, nie, ja zrobię tak, ale na moich prawidłach. Tylko na prawidłach Bożej miłości. Tylko tam jestem. Tylko tam jestem. Nie ugrasz nic z naturalności. Nie ugrasz. I co oni wyszli i swoje robili? Wiecie, że możemy robić jeszcze większe rzeczy. I Filipian ty decydujesz, czemu ja wam to wszystko mówię. Zobaczcie, on tam pisze. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. On do Filipian pisze, wiecie, że Paweł non-stop gdzieś był więziony. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, zobaczcie, czy to przez śmierć. Kochani, śmiałe wystąpienie. On w ogóle, możesz go uwielbić życiem czy śmiercią. W ogóle nie dygasz się, że przez śmierć. Wiecie, że on był wtedy więziony, ale on pisze dalej tak. Żebym tylko nie był zawstydzony. Żebym nie trząsł się, jak mam iść czasem, bo to mi nie odda chwały Bogu. No przecież idę do Ojca, dlaczego ja mam się bać śmierci? Ale on mówi tak. Ale bowiem dla mnie życie jest życiem, jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwia mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Widzicie? On nie wie, co wybrać. On nie buja się w temacie, boję się śmierci. Albo, nie mam tego czy tamtego. Ale on tu mówi, bo to jest on dokonuje decyzji, ale bowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz w drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że po... I zobaczcie co. I tu jest. Dokonuję decyzji. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi. Bo co? On zdecydował jeszcze. Tu w tym więzieniu mnie nie ukatrupią. Dopiero, wiecie kiedy? Wiecie kiedy on jedzie do Rzymu? Wiecie, że on, nam się wydaje, że Paweł młody. Nie. Paweł jest leciwym już człowiekiem, jest staruszkiem. Prawdopodobnie Paweł, to się urodził wtedy co Jezus. Więc on decydował, biczowania, więzienie, wszystko. Decydował się, jest to chlubą. Razy są chlubą. Uwielbiam Ciebie, Jezu. On by mógł powiedzieć, teraz już chcę iść do Ciebie i by poszedł. I by poszedł, ale on nie. On do Rzymu powiedział, dobra, teraz już idę, wiem, że idę na śmierć. I idę z podniesionym czołem, bo idę w ogóle koronę i o tą koronę zdejmę i oddam i pod stopy Jezusa położę. I powiem, masz Jezu, tą koronę dla Ciebie.
o nas. O czym ja mówię? My możemy tak decydować. Ty możesz decydować. Cokolwiek się możesz decydować. My, gdy będziemy w naturalności, nie zawojujemy tego świata. Wiecie, że z utęsknieniem czekają na pokolenie czasów końca. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy dzisiaj, żeśmy śpiewali. Naprawdę od nas to zależy. Ale jak dla nas, wiecie, co mi się jeszcze, powiem wam ku ciekawostce. Zobaczcie, ty decydujesz. Jest taka księga męczenników Foxa. I oni, gdy jednego z chrześcijan prowadzili na śmierć, mu powiedzieli: słuchaj, zobaczymy, czy ci wystarczy ta twoja łaska. Jak ci wystarczy, to podnieś jeden palec, jak cię będziemy spalić w ogniu. Wiecie, co on zrobił? Podniósł dwa palce. Dwa palce podniósł, bo to dla niego to jest w ogóle zaszczyt. Ja wierzę, ja głęboko wierzę. Dlaczego ci ludzie mogli śpiewać w czasie, jak byli krzyżowani czy podpalani? Ponadnaturalna moc jest im. Dlaczego Szczepan, razy kamieniów padały na niego, on się nie policzył, Boże. Zachował się identycznie jak Jezus. My tak możemy odejść do Boga. I co? Decydujemy, czy chcemy tak odejść. To nie jest tak, o, ty decydujesz. To ty możesz zdecydować, bo Duch Święty ci będzie mówił: słuchaj, jak zrobisz tam krok, zginiesz. Idziesz to? Usłyszysz to? Ale gdy skamlemy, jęczymy, płaczemy, to nie jest to droga, która uwielbi Jezusa. Pokazujemy światu przez takie coś, że my nie wierzymy tylko tu i teraz. Ale my potrafimy przekraczać granice życia. Radujemy się w wierze, że lepsza jest w ogóle ta śmierć niż to życie, bo my nie z tego świata, ludzie. My nie z tego świata. Ty wybierasz i ty decydujesz. Tak jak tu Paweł pisał. Ty nie znajdujesz się pod wpływem okoliczności. Ty kierujesz okolicznościami. My mamy rzeczy robić, które są normalnie niemożliwe. To nas ma odróżniać. My jesteśmy w ogóle do tego powołani, żeby robić rzeczy ponadnaturalne. Ja czy ty nie jesteś tak jak ten czy tamten. Ty jesteś ponadnaturalny. Uchwyć się tego nadzwyczajnego Boga. I zrozum, że rzeczy nadprzyrodzone, które się dzieją tu, to dzięki tobie. Dzięki tobie ty tą nadprzyrodzoność będziesz nośnikiem nadprzyrodzoności. On ci powiedział, że on ci, tak jak Jezusowi, nie zabiera życia. Ty masz kontrolę we wszystkim nad swoim życiem. I to, co ja tu mówiłam w czasie uwielbienia, jak jesteś... Ale kochani, jeżeli jesteście skoncentrowani na przykład na pracę albo na innej rzeczy, to każdą rzecz można przyłożyć. To ta rzecz będzie twoim Bogiem przez małe B i to będzie twoja droga. I ty będziesz uzależniony od tego, na czym się koncentrujesz. Jak ci coś strzeli, jak jesteś uzależniony od człowieka i ten człowiek ci zrobi kuku, to ci się cały świat rozwali. Ja mówię, jak od pracy, to będziesz na łasce nie Boga, ale na łasce ekonomii, systemu i wszystkiego. Na tej łasce jesteś z Bogiem. No ale cóż, że jesteś z Bogiem. Jak ty masz innego Boga? Jak ty się trzęsiesz? Ale gdy powierzasz finanse Bogu, wszystko się zmieni. Ale On ci nie przyjdzie i ci nie zabierze, tylko patrzy: chłopie, chodzisz w naturalności, nawet nie wiesz, co ty możesz robić,
Ale decydujesz się, okej. Okay. Mój jest ten kawałek podłogi, okej. Okay. Okej. Okay. Obrabiaj sobie to w trudzie i znoju, jak tak lubisz. Słuchajcie, tu jest mega, co mnie po prostu poruszyło. Już kończę. W Hebrajczykach mnie to porusza i mnie się płakać chce, jak ja to czytam. Wiecie, że w ogóle cały ten 11 jest o bohaterach wiary. Kobiety otrzymały, słuchajcie z uwagą, co ja tutaj czytam. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia. Otrzymały z powrotem swoich zmarłych, bo oni tak chcieli, a inni nie. Zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpili lepszego zmartwychwstania, aby tą koronę oddać Jezusowi. Oni to zdecydowali. Oni zdecydowali. Ci zostali wskrzeszeni, bo zdecydowali. Ci odeszli. Następnie. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat... Słuchajcie, to wszystko. Ci, których świat nie był godzien. Ich świat nie był godzien. Ten system diabelski był niegodny. Niegodny był ich. Tułali się po pustyniach, po górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I teraz jest, zobaczcie, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. My, rozumiecie? My mamy jeszcze więcej. Ponieważ Bóg powiedział, że ze względu na coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Oni coś robili i to już jakie było, byli niegodni tego świata, a my mamy pełnię. A my kwiczymy. A oni w ogóle decydowali się. I nie mieli wszystkiego. My mamy tą pełnię. Wolność była im oferowana, ale oni nie przyjęli, aby dostąpić tego lepszego, tego męczeńskiej śmierci. Po prostu oni zdecydowali na to. Aniołowie stali na straży i w jednej chwili ich mogli uratować. Ale świat nie był ich godny. Świat nie jest godny. Więc ty ze światem nie miej nic wspólnego. Jesteś nietykalny dla tego świata. Twoje powołanie i cel to życie i chodzenie w gotowości i autorytecie i w ponadnaturalności. To wpływanie na świat. Jedną ku końcowi wam powiem ciekawostkę. Emily McPherson, oni ze swoim kościołem, gdy był wielki głód w Ameryce w latach 30., to oni więcej potrafili, oni wyżywili ludzi więcej niż rząd. Oni więcej. Wiecie, co te kobiety, co kobiety robiły? W gazetach czytały, jakie dziecko ma się urodzić. Nie znali imienia, tylko wiedzieli chłopczyk czy dziewczynka. I oni, te kobiety już robiły kocyki, na przykład niebieski dla... Oni taki wpływ wielki zrobili jako kościół w autorytecie i w mocy. Rząd wymiękał. Tak ty możesz w ogóle wpływać. A nie, po prostu, że synowie diabła na ciebie wpływają.
Żeby tak było, musisz mieć umysł Chrystusowy, a ten umysł masz. On, ten umysł Chrystusowy, musi się stać twoim umysłem. Jak zakończysz życie? Czy w kącie? Czy ty będziesz oddziaływał? Zależy to od ciebie. Tylko i wyłącznie. Jak tobie coś przyniesie chwałę, to i Bogu. Amen. Amen.